Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, bo Słowo Boże powiada, że Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. I natychmiast zadaję sobie pytanie, czy ja, czy my jesteśmy chwałą dla naszego Boga. Czy ta wdzięczność, uwielbienie, cześć, Płynie ciągle i stale z naszych serc, ponieważ Bóg zrodził nas na nowo. Jesteśmy nowym stworzeniem, prowadzenie przez ducha Chrystusowego do celu. Drodzy w moich dzisiaj wypowiedzi, czy jak to nazywamy, kazaniu, będzie się przewijać, będą się przewijać słowa wiara, wierność, wytrwałość. Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale czytamy, ten rozdział przez tych, którzy tłumaczyli Biblię jest zatytułowany o znakach zbliżania się końca świata, ale będziemy czytać z 24 rozdziału, werset 12 i 13. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Drodzy bracia i siostry, te słowa wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus, gdy mówił o wydarzeniach, które będą się działy, będą miały w sposób szczególny miejsce przed jego przyjściem. To jego przyjście przez apostoła Pawła w liście do Tesaloniczan jest nazwane Dniem Pańskim. I Paweł w liście do Tesaloniczan też powiada, słuchajcie, niech was nikt nie zwodzi, czy to proroctwem, czy jakimiś listami niby naszymi, że dzień Pański już nastał. To też wskazuje nam, że musimy się mocno trzymać Bożego Słowa. Dzisiaj mamy różne, niby nowe objawienia. I Paweł powiada w ten sposób, ja nie będę wszystkich przyczyn tak by wymieniał, o których Paweł powiada, mówi tak, nie nastanie ten dzień wcześniej, dopóki nie nastąpi. Kto czytał ten fragment Bożego Słowa? Odstępstwo. Oczywiste, bracia, dobrze by było, gdybym na tym miejscu mówił, na przykład w ten sposób. Bracia, jesteśmy zbawieni, Bóg jest z nami, zdążamy do celu. Wszystko jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. Ale my musimy się zmierzyć z Bożym Słowem, bo po pierwsze Pan Jezus osobiście mówi, że w, w tym końcowym okresie, w tym końcowym okresie przed Jego przyjściem bezprawie się rozmnoży. Miłość wielu oziębnie i to jest skierowane do zborów, do Kościoła. Po pierwsze, Paweł powiada, musi nastąpić, czy będzie następstwo, odstępstwo. I tak się zastanawiam, czy my jako Kościół, jako ci, którzy podążamy do właściwego celu, możemy to zmienić. Czy możemy zmienić, aby nie było odstępstwa? Czy możemy zmienić, aby nie było bezprawia? Nie możemy, bo byśmy wtedy zmienili Słowo Boże. A więc, mimo tego, że nie chcemy, aby bezprawie wkraczało do Kościoła, jednak tak się stanie. Nie chcemy, aby miłość Agapy oziębła w wielu, wielu sercach. A jednak tak się stanie. Nie chcemy, aby ci, którzy się narodzili, przyjęli nawet chrzest, powiedzmy, potwierdzili Nowe Narodzenie chrztem wodnym, aby odstąpili od Boga, od Jezusa, a jednak, Paweł powiada, będzie wielkie odstępstwo. To nie są słowa, w jakim stopniu, tak bym określił, dla nas może pocieszające, ale słowa prawdziwe. Słowa, które nam wskazują, że musimy się bardzo, bardzo pilnować. Wiara, wierność, wytrwałość. Jaki jest cel wiary? Uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? Jesteś na tej dobrej drodze, jaki jest cel wiary? Oto Święty św. Piotr powiada w jednym zdaniu, że celem wiary jest zbawienie duszy. Święty Paweł powiada natomiast, że celem wiary jest życie wieczne. Taka jest prawda. I mimo tego, że Słowo Boże nas naucza, że w tych końcowych okresach przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa bezprawie i nieprawość się rozmnaża u wielu, miłość ustaje, to braci i siostro, chcę Tobie i sobie powiedzieć musimy wytrwać do końca, aby osiągnąć cel. Wytrwać w wierzy, w wierności, wytrwać. Pan Jezus powiada, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Z tego wynika, że wielu odpadnie. Dziś walczymy, jak gdyby w jakim stopniu, co daje się zauważyć, ja tak to często nazywamy właściwie czy niewłaściwie. Z tak zwaną zwiastowaną powierzchowną Ewangelię. Chcesz być dobrym kaznodzieją, chwalonym przez wszystkich izborowników. Tych, którzy biorą udział w spotkaniach w nabożeństwach, to mów o zbawieniu, o łasce, o miłości, o dobroci Boga. Ale nie mów o pokucie. Nie mów o grzechu, nie mów o sądzie, nie mów. Bo nastawienie człowieka się tutaj zmienia. Wiecie, gdy uwierzyłem, miałem w tej miejscowości, w której mieszkałem, taką starsze małżeństwo, które pamiętało okres przedwojenny albo międzywojenny, kiedy to się wszystko rozwijało tam na Kresach Wschodnich, Zwiastowanie Bożego Słowa, i powstawały zbory. I ona mi wiele opowiadała. Jestem szczególnie zainteresowany historią Kościoła. Opowiadała, kiedy ją poprosiłem, aby zaczęła wymieniać tych kaznodziei, mówców, którzy chodzili, zwiastowali Boże Słowo. I ona wszystko pamiętała i mówiła. Ale w pewnym momencie powiedziała. Takie jedno zdanie. Ale nie wszyscy ci kaznodziei byli lubiani przez wierzących, przez zbór. I zorientowałem się, że ona zrobiła pewien błąd, bo ja byłem młodym wierzącym. Ale natychmiast zareagowałem i bytam dlaczego? Jeśli zwiastowanie Boże Słowo, Bożą Prawdę to dlaczego nie byli jak gdyby akceptowani i to w samym zborze, w zborach. Ona wtedy dała mi odpowiedź, nie chciała, ale dała mi odpowiedź. Wiesz co, bo oni, niektórzy z nich piętnowali grzech w społeczności, grzech w zborze. Mówili prawdę, nienawidzili zła i grzechu. Czy mówili to w miłości, w jaki sposób przekazywali, to ja nie wiem. Ale natychmiast przypomina się też, jak jeden z braci, kiedy byłem, or, byliśmy ordynowani z Edwardem na pastorów w Bielsku Biały, jeden z braci podszedł do mnie, uśmiechał się i powiada: Mów prawdę, a nie wszyscy będą cię tolerować. Poważać. Ale my musimy mówić prawdę. Czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Ja nie mogę mówić tak, żeby wszyscy z tego, co powiem, byli zadowoleni, bo musiałbym lawirować w Słowie Bożym. Ale musimy mówić prawdę. Często powtarzamy to słowo, Ewangelia Jana 3:16, że tak Bóg umiłował. Świat. Halleluja! Bóg umiłował świat. Inaczej powiedzieć nie mogę. Że Bóg umiłował człowieka, ale ta miłość kryje się w Jezusie, Chrystusie. I każdy, kto w niego uwierzy i pójdzie drogą Jezusa, wyznaczoną tutaj dla nas, na tej ziemi, będzie, a kto nie uwierzy, będzie, Potępiony. Więc ileż to razy słyszałem wypowiedzi, interpretacji tego fragmentu Bożego Słowa. Owszem, cieszymy się, radujemy, mówimy, że Bóg umiłował, bo taka jest prawda. Ale też mówmy o drugiej części tego wersetu. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mówmy prawdę. Drodzy bracia i siostry, ja czytam tak, jak zresztą tutaj, dziękuję Ci, braci, że przeczytałeś ten fragment Bożego Słowa, że całe pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do wykrywania błędów, do wychowywania. Czytam i Stary Testament, bo też to jest pismo święte, natchnione. I drodzy, ostatnio czytałem. Piątą Księgę Mojżeszową, zwaną Księgą powtórzonego prawa. I wiecie, zawsze coś mnie porusza jakiś jakiś szczegól, sposób szczególny, chociażby jeden fragment Bożego czytanego, Bożego Słowa. Tam Bóg w sposób zdecydowany powiada, kładę przed wami życie i szczęście oraz. Oraz śmierć i zło. Wybór należy, a mówił do swego ludu. Ja się pytam, bracia i siostry, uwierzyliśmy, jesteśmy ludem Bożym, nawróceni. I tak też myślimy: jesteśmy nawróceni, jesteśmy na właściwej drodze, ale przed każdym z nas jest to samo. Jeśli będziemy posłuszni Bożemu Słowu, będzie nam na tej ziemi towarzyszyć błogosławieństwo duchowe i to dobro Boże, bo największym dobrym jest zbawienie, życie wieczne. Ale jeśli nie pójdziemy drogą wyznaczoną przez Jezusa Chrystusa, czyli według prawa Chrystusa Bożego, to czeka nas duchowa śmierć, czeka nas zło. To się nie zmieniło. I często zadaję sobie pytanie, jaką drogą idziemy, kroczymy, ale czy jesteśmy Bogu wierni, wytrwali. Bo ci wszyscy, powiadają, wierzą. Dalej sięgam, obserwuję też i zborowników, no trzeba obserwować, popatrzeć, jakże często spotykamy się z tym, ja wierzę, że on będzie zbawiony. Ja wierzę, że Bóg uzdrowi go. A ja tak stoję nieraz i myślę, czy ta jego wiara opiera się na emocjach, czy ta jego wiara opiera się na tych chęciach, że dobrze by było, aby został uzdrowiony, bo jest potrzebny? Czy też jego wiara, którą tak eksponuje wierzym, opiera się na woli Bożej? Wiecie, ja mocno to przeżyłem, kiedy mój brat Michał znalazł się w trudnej sytuacji, chorował, to przecież Zbory i bracia, ja wołaliśmy do Boga o uzdrowienie. Dlaczego? Bo ponieważ my, jako, człowiek, jako ludzie, też oceniliśmy, że byłby potrzebny tutaj, tak? Jako ewangelista, jako sługa Boży, jesteś tu potrzebny, panie, uzdrów go. A więc to wynikało z naszej oceny, z mojej oceny. Ale Bóg wolał go mieć u siebie. I co? Często musimy zapytać, Panie Boże, jaka jest Twoja wola? Jaka jest Twoja wola? Nie pomijajmy tego. Ja wiem, że to by było dobre, mam takie chęcie, mam takie pragnienie, ale Panie, jaka jest Twoja wola? Widocznie Bóg go tam potrzebował. A my mówimy, potrzebny byłbyś tu. Ocena. I zawsze musimy być podporządkowani komu? Woli Bożej. Woli Bożej. To jest droga prowadząca do celu. Drodzy, jeszcze raz powtarzam, mimo tego, co czytaliśmy, bo tak, tak w zasadzie jest, że bezprawie się rozmnaża, miłość u wielu oziębła, to my jednak musimy trwać do końca, aby osiągnąć cel, zbawienie duszy. Życie wieczne. Pan powiada, przez wytrwałość zyskacie duszę waszą. Przez wytrwałość zyskacie duszę waszą. Dlatego się, się też nie dziwię, że setki tysięcy wierzących przez wytrwałość nie zaparli się Jezusa Chrystusa. Na przykład w okresie, kiedy pogaństwo panowało, mam na myśli Cesarstwo Rzymskie, kiedy wierzący byli wydawani na spalenie, krzyżowani, nie wyparli się Chrystusa. Wytrwałość w Chrystusie, która daje życie wieczne. Pan Jezus, nauczając w tym względzie, powiada: Nie bójcie się, ty, którzy co? Są zdolni zabić wasze ciało. Są zdolni, jak najbardziej, brat tutaj czytał też. Są zdolni pozbawić nas tego fizycznego życia, zabić nasze ciało, ale Pan Jezus Chrystus powiada bójcie się tego, który może zniszczyć nie tylko wasze ciało, ale i bójcie się Wszechmogącego. A bać się Boga to znaczy nienawidzić czego? Zła grzechu nie czynić. To znaczy bać się Boga. Jeśli zatem i ja, no, grzeszę, tak bym określił jako wierzący, to bracie masz prawo powiedzieć w tym miejscu, że ja się nie boję Boga. Co się stało? Owszem, może się tak gdzieś zdarzyć, ale jest wyjście dla nas, jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest w przyjściu do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy wytrwanie, wytrwanie wymaga działania z naszej strony. O czym myślę? Każdy z nas jako wierzący już, bo do wierzących mówię, mamy wolną wolę i możemy powiedzieć tak lub. Ty i ja mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę w podejmowaniu decyzji. Ale my, bracia i siostry, mamy kierować się Słowem Bożym. Mamy kierować się wolą Bożą. Oto to jest ten akt posłuszeństwa, akt poddania. A ten akt poddania, w moim zrozumieniu, brzmi: Panie, w moim życiu nie liczy się to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Jak trudno się nam i wierzącym może niektórym przestawić, bo mamy takie pragnienia, że nawet nie zwracamy uwagi na to, co Bóg chce, czego Bóg od nas wymaga. A więc jeszcze raz powtórzę. Panie, albo powtórzmy, chcę. To musi być takie pewne zaparcie w sobie, oparte na Bożym słowie, że chcę, aby w moim życiu było to, co ty chcesz. Poddać się Bogu. Mamy, bracia i siostry, trwać w tym, co pochodzi od Jezusa Chrystusa. A co pochodzi od Jezusa Chrystusa? Za chwilę, może jeszcze o tym, o tym powiem. Bóg postawił przed nami życie, życie wieczne, życie w szczęśliwości. Przed obliczem świętego Boga. I do tego celu, do tego miejsca zmierzamy. Wierność, wytrwałość. Drodzy, łatwo powtarzać, wierzę, ale często zadaję pytanie, może i sobie i innym, dobrze, że wierzysz, ale czy jesteś wierny Bożemu Słowu, Bożej Prawdzie? Bo dzisiaj w naszym kraju, jak to często powtarzamy, prawie wszyscy, prawie wszyscy nasi rodacy, no wierzą. No wierzą. Każdy mówi, że wierzy w Boga. Ale czy jest wierny? Jeśli nie jesteś posłuszny woli Bożej, nie idziesz według wskazania Bożego Słowa, to znaczy, że nie jesteś wierny. Wytrwałość. Wiecie, jeden z ulubionych moich miejsc, mówiący o wytrwałości, to jest miejsce ze Starego Testamentu, z księgi Daniela, już wiecie o kogo chodzi, o czterech młodzieńców. Judejczycy zostali wzięci do niewoli. Ale nie mogę powiedzieć, że wszyscy, co do jednego, to byli bałwochwalcy, którzy Bogu się nie podobali. W gronie tych oczywistych, którzy zostali zabrani do niewoli, a prawie wszyscy, były osoby pojedyncze, wierne Bogu. Tam na obczyźnie, w Babilonii, w dalszym ciągu byli wierni Bogu. Dlaczego? Jak gdyby żyłem tym fragmentem i on mnie bardzo porusza. Dlatego, że to byli młodzieńcy, to byli młodzi ludzie. wychowanie w Izraelu, wychowanie w prawie Bożym, ale kiedy znaleźli się w niewoli babilońskiej, byli wierni Bogu. Od samego początku, kiedy znaleźli się w tej niewoli na dworze króla babilońskiego, od samego początku w sposób bardzo początkowo umiejętny tą wierność Bogu wykazali. Chodziło tam nawet o spożywanie i picie wina ze stołu królewskiego. A pamiętajmy, że to mięso kładzione na tych stołach najpierw było ofiarowane Bożkom. A też wiedzieli, nie upijaj się winem. Drodzy bracia i siostry, i co się dzieje? Bóg na ich wierność odpowiada. Czym ich obdarza? Mądrością. A więc, drodzy bracia i siostry, mówimy, że. Kiedy czytamy słowo Boże, nabywamy mądrości od Boga. To jest nam potrzebne. Bóg obdarzył ich szczególną mądrością, i gdy król babiloński to zauważył, obdarzył ich, stali się zarządcami prowincji. Ale później coś królowi odbiło. Zrobił posąg ze złota. I powiedział, że wszyscy, a szczególnie ci, którzy zajmują jakieś wysokie stanowiska w tym państwie, mieli oddać pokłon posągowi, bo król uważał, że to jest jego bożek. Ja tylko sobie wyobrażam na tej potężnej równinie, gdzie tysiące Ludzie było zgromadzony, i wszyscy kłaniali się, czy padali przed tym złotym bożkiem, a tych trzech młodzieńców tego nie uczyniło. Stary. Co im przeświecało? Nad tym się zastanawiam. Byli, wier wierzyli w Boga i byli wierni Bogu i byli wytrwali. Oni powiadają królu, Chcemy Ci powiedzieć, czy będziemy dalej żyć, czy nie, Twemu Bogu kłaniać się nie będziemy. Przyświecało im przykazanie, Boże, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie będziesz się im kłaniał, nie czyń sobie żadnej podobizny. Wiecie, dobrze by było, tak, byś, tak bym przynajmniej to interpretował, gdyby oni wcześniej wiedzieli, że Bóg ich uratuje. Nie wiedzieli. Nie. Oni wiedzieli jedno, że mają być wierni Bogu. Nawet gdy zostaną straceni, spaleni, to zostanie spalone ich ciało. Ale nie duch, bo duchem, duszą zaopiekuje się kto? Ten, któremu ufali, ten, któremu wierzyli. Wszechmogący Bóg, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójmy się Boga i wiernie Mu służmy. Trwajmy w posłuszeństwie naszemu Bogu. Drodzy, podziwiam tych młodych ludzi. Ewangelii Jana w szóstym rozdziale czytamy. Że kiedy Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, do ludzi tam zgromadzonych wokół Niego, że On jest chlebem z nieba i kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jak to słowo zostało daleko przekręcone. Spożywać chleb z nieba, którym jest Jezus Chrystus, to trwać w Nim. Trwać w Jego nauce, w Jego świętej woli każdego dnia. I wtedy coś się stało. Wielu uczniów, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, odeszło do Jezusa. Powiadają, to byli Żydzi, coś wiedzieli więcej na temat krwi i ciała, zrozumieli to tak, a nie inaczej i odeszli od Jezusa. Chrystusa. Ja tutaj nie zauważam, aby Jezus zmieniał zdanie. Ja też nie zauważam, aby Jezus jakoś pobiegł za nimi. Słuchajcie, to może nie tak, coś Wam wyjaśnię, coś Wam więcej powiem. Nie, ale Jezus stanął przed dwunastoma swoimi uczniami i powiada: czy i Wy chcecie odejść? Drodzy, to, że nie rozumiemy niektórych fragmentów Bożego Słowa, to nas jeszcze na dzień dzisiejszy nie zwalnia z tego, abyśmy byli nieposłuszni Jezusowi Chrystusowi. To prawda, że do wiary nikogo nie możemy zmusić. Naszym obowiązkiem jest zwiastowanie Ewangelii, mówienie, a kto uwierzy. A kto uwierzy i och się zbawiony będzie. Nie możemy zmusić nikogo. Z przykrością jednak stwierdzam, że niemal przez piętnaście wieków zmuszano na przykład Żydów do tego, aby uwierzyli w katolicyzm. Z przykrością muszę stwierdzić, że przez sześć wieków tępiono tych, którzy. Prawdziwie uwierzyli w Boże Słowo, Bożemu Słowu. Tępiono, uważano za jakiś wielki zaszczyt i osiągnięcia duchowe, kiedy udawało się tysiące ludzi zgładzić tylko dlatego, że czytali Boże Słowo i byli posłuszni Bożemu Słowu. Popatrzmy, był okres, który trwał około 600 lat. Około 600 lat, gdzie wierni za czytanie Bożego Słowa byli tępieni. Był okres, który trwał prawie 8 wieków, kiedy tak sięga Słowo Boże, dająca życie człowiekowi, bo Piotr powiada: Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowo życia wiecznego. To słowo jest zapisane. Za to słowo, które dawało i daje życie duchowe, bo jest natchnione, byli tępieni. Byli zabijani, byli krzyżowani. Dziś, wprawdzie w Europie tego nie mamy, ale gdzieś tam, jak brat wspominał i czytał, w dalszym ciągu to ma miejsce. Za słowo Boże. Drodzy, my mamy dostęp do Bożego Słowa, ale jest jedno pytanie. Czy my rozważamy codziennie i rozmyślamy nad słowem Bożym? Bo jeśli naprawdę zaczynasz z takim pragnieniem wewnętrznym skup, być skupionym, na, jesteś skupiony na Bożym Słowie, czytasz go, to dojdziesz do pewnej chwili do takiego miejsca. Że to słowo zaczyna działać w tobie, ono cię podnosi, ono coś ożywia, jeśli przyjmujesz go wiarą. Ty jesteś dawcą życia wiecznego, ty masz słowo żywota wiecznego, niech kto inny, Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, jest dawcą życia wiecznego. Wiecznego, dlatego mówię, abyśmy wszyscy przychodzili i byli u Jego stóp. Jeszcze raz powtarzam, do wiary nie możemy nikogo zmusić. Zresztą sam Bóg nie zmusza. Jak to się ma nieraz, ja przepraszam, ale to tylko formy takiego rozmyślania podają, jak my nieraz mówimy, modlimy się. I mówimy tak jak mówimy, On musi być zbawiony. Ja wierzę, że On musi być zbawiony. To jest dla mnie dość nieraz trudne. Trudne nieraz do zrozumienia, bo zawsze zadaję sobie pytanie z jednej strony, że mamy modlić się za tymi, którymi zwiastujemy Boże Słowo, ale ja swoją wiarą go nie zbawię. Ja swoją wiarą nie spowoduję, że On przyjmie Jezusa Chrystusa, bo sprawa zbawienia, uważam, to sprawa między człowiekiem a Bogiem. To sprawa między człowiekiem a Bogiem, a my mamy przede wszystkim oznajmiać, jaka jest droga prowadząca do Boga, czyli zwiastować Ewangelię. Drodzy, Trzeba siebie zapytać w tych takich okolicznościach, mianowicie, że bezprawie się rozmnaża, miłość, mam na myśli miłość agapy, oziębła, częściowo, może nie u wszystkich, ale częściowo. Zapytać samego siebie, w jakim miejscu ja jestem. Wzrastam w Bogu? Czy też jestem w stagnacji? Jeśli Pan Jezus powiada, że on jest tym chlebem, dzięki Bogu, a wiemy, że ten chleb powszedni powoduje nasz wzrost fizyczny, a ten chleb duchowy powoduje wzrost duchowy, Jezus też powiada, że słowa, które pochodzą z ust Boga są co każde słowo Boże pochodzące z ust Boga i które jest tutaj umiejscowane jest chlebem żywota. Nie samym chlebem tym fizycznym człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. To jest ten Duchowa, to jest ta duchowa wartość, duchowy wzrost. I jeśli my nie trwamy w Bożym Słowie, nie czytamy w Bożym Słowie, to znaczy, że się nie karmimy. Uważam, że chrześcijanie, którzy często czytają Boże Słowo, rozważ, rozważają Boże Słowo, przyjmują Boże Słowo, wzrastają szybciej duchowo. Mamy dostęp do Bożego Słowa. I jest takie stwierdzenie. Kiedy przez niemal sześć wieków ludzie byli tępieni dlatego, że czytali Boże Słowo, to w obecnym czasie, jakiego najprawdopodobniej w historii naszego narodu jeszcze nie było, kiedy mamy dostęp do Bożego Słowa i możemy czytać. To możemy być potępieni, dlatego że mamy możliwość czytać, a nie rozważamy, nie rozmyślamy i nie poznajemy woli Bożej. Musimy codziennie, drodzy bracia i siostry, jak gdyby wchłaniać, uczyć się słowa Bożego, przestrzegać. Słowo Boże trwa na wieki. I jeśli wypełniamy się Boż słowem Chrystusowym, z tym żywym słowem Chrystusowym. Jeśli przyjmujemy go z wiarą, ponieważ słowo jest wieczne, to i ty będziesz wieczny. Jeśli to słowo będzie w Tobie. i jeśli Ty i ja będziemy żyć według tego słowa. Drodzy nie zwlekajmy, ale czytając Boże Słowo, Wypełniajmy go natychmiast tak, jak jest zapisane. Oczywiste, ja bardzo sobie pochwalam, że jesteśmy na nabożeństwach. Przychodzimy może dwa razy w tygodniu, słuchamy również kazań. To jest bardzo dobre. To jest dobre. Ale to nie załatwia w moim zrozumieniu już do końca naszej sytuacji. Musimy codziennie spożywać ten chleb. I z upływem czasu duch święty, duch Chrystusowy, który nas będzie prowadził, ja nie twierdzę, że wszystko od razu zrozumiemy, ale stopniowo Bóg będzie wyjaśniał. Duch święty będzie wyjaśniał. To, czego dzisiaj nie rozumiesz, czytając Boże Słowo, możesz zrozumieć za pół roku. Czytając w domu, możesz później. Uzgadniać z braćmi i siostrami w społeczności. Wiecie, dzisiaj zaniedbujemy społecznych zgromadzeń. Oczywiste społeczne zgromadzenia to dzielenie się Bożym Słowem. Społeczne zgromadzenie to popatrzenie na brata i siostry, które ma wymiar ten pozytywny. Społeczne zgromadzenia to też otrzymywanie jakiegoś wsparcia poprzez modlitwy, poprzez słowo. Społeczne zgromadzenie to przeżywanie pociechy od Boga, którą możemy dawać jedni drugim. Społeczne zgromadzenie. Ale namawiam was, bracia i siostry, abyśmy częściej w... Otwierali Boże Słowo w naszych domach, czytali, rozważali i poddawali się temu Bożemu Słowu. Nie zwlekajmy. W zboży oczywiste, w każdym zboży rozwijającym się, ludzie są na różnym etapie duchowym. My nie myślimy tak, że oto każdy, kto uwierzył, już jest tak. Nie. Jesteśmy podzieleni, ja uważam, w oczach Bożych, jak gdyby na takie klasy. Pierwsza, druga, trzecia i któraś tam. I często będąc pastorem w oni niektórzy przychodzili, no zobacz pastorze, co on robi. Kto? No ten. Wiecie, zawsze brałem pod uwagę, jeśli to był nowonarodzony, ledwie nowonarodzony, i gdzieś w jakimś miejscu postąpił niewłaściwie, niewłaściwie, to bracia i siostry, my jesteśmy po to, aby w sposób delikatny mu powiedzieć. A jeśli osoba, która jest już 10 lat w zboży członkiem i popełnia ten sam grzech i przestępstwo, co ten ledwie, ledwie narodzony, o nie brać, to to u mnie tak już szybko nie przejdziesz. To znaczy, że nie masz postępu duchowego w swoim życiu, nie wzrastasz, nie trwasz w Bożym Słowie. Albo innej strony, no są ludzie, którzy patrzą na zbór, zbór jest duży, są młodzi, starsi pod względem duchowym. Nie pójdę do tego zboru, bo zobacz, co ten, tamten uczynił. I tak się sobie myślę, jak to jest. Ty masz 30 lat wiary za sobą i nie pójdziesz do zboru, bo tamten dwuletni wierzący postąpił w tej dziedzinie tak czy tak. To twoim obowiązkiem jest przyjść do społeczności i w sposób delikatny mu powiedzieć: Słuchaj, to nie tak. To nie tak. A nie odchodzić od zboru, odstępować od społeczności. Drodzy, o jedno proszę, abyśmy czytając Boże Słowo, Go wypełniali. Nieraz powiedziałem i w ten sposób, gdybyśmy my, jako wierzący, może to was nie dotyczy, ale my, jako wierzący, gdybyśmy, bo to jest jak gdyby dwa kroki. Pierwszy krok to jest poznanie Bożego Słowa, bo ja o jednym mówię, co byśmy o Bogu wiedzieli, gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego? Co? No praktycznie nic. Dlatego też mamy Słowo, im bardziej to Słowo wchłaniamy, przyjmujemy, poznajemy Boga i samego siebie. Co byśmy o Bogu wiedzieli? Dlatego Pan powiada, idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. Drodzy, w pierwszym wieku, co najmniej gdzieś do 60. może roku, wierzący nie mieli nowego, nowego Testamentu. Byli w trudniejszej sytuacji aniżeli my. Nie mieli dostępu do Ewangelii, dlaczego dla niej nie była spisana jeszcze. My mamy dostęp do Bożego Słowa. I co więcej, powiem, żyjemy w takim okresie właśnie, że mamy dostęp do prawdy Bożej, według której mamy żyć. Mamy ten dostęp. Co więcej, powiem, i Bóg nas z tego rozliczy. Z dostępu do prawdy Bóg nas rozliczy. Przynajmniej ja tak uważam. Drodzy, jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, związany również z Bożym Słowem i z tym, że musimy go przestrzegać i to natychmiast. Nie odsyłać Słowo Boże gdzieś tam, a może za, za rok, za pół roku, wejdę w to tak, jak mówi Boże Słowo. Wiecie, ja i w tym miejscu użyję przykładu ze Starego Testamentu Sodoma i Gomora. Wiemy o tym, kto mieszkał w Sodomie i Gomorze. Mam na myśli Lota wraz z rodziną, bratanek Abrahama. I kiedy aniołowie zstąpili z nieba, no postacie Boże. Czy to byli ludzie, czy aniołowie? Trudno mi jest określić, ale jest ujęty, że aniołowie. I powiedzieli Abrahamowi, że idą do Sodomy i Gomory, aby się bardziej przypatrzyć, bo grzech tego nar tych mieszkańców Sodomy i Gomory stąpił aż do nieba, do samego Boga. Idziemy się temu przypatrzeć. Abraham stanął przed nimi i zrozumiał, wiedział, o co chodzi, powiada, panie, a jeśli tam będzie pięćdziesięciu wiernych, czy zniszczy z Sodomy i Gomory? Nie, jak będzie pięćdziesięciu wiernych, to nie zniszczę. A on tak myśli mówi, a jak będzie czterdziestu też nie zniszczy. A jak czterdziestu, też nie zniszczy. A jak trzydziestu, nie zniszczy. I doszedł Abraham do dziesięciu. Bóg powiada, nie zniszczę. I dalej już Abraham, jak gdyby, czy nie miał odwagi, nie wiem, co to było, dalej prosić i modlić się. Zastawiać się. Odszedł smutny do swego namiotu. Gdyby tam było dziesięciu wiernych Bogu, Bóg by nie zniszczył Sodomy i Gomory i okolicznych miast. Aniołowie stąpili do Sodomy i Gomory, tam żył Lot, miał dwie córki i żony, to było ich w sumie ile? Cztery osoby wierne. I na co zwracam uwagę? Bo my często czytając ten fragment Bożego Słowa, no mówimy o odwróceniu się żony Lota i że tam zamieniła się w słup i tak solny i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę na coś innego. Aniołowie powiadają do Lota po tym wszystkim, co widzieli, co zauważyli u tych mieszkańców jak żyją, jak się zachowują etycznie, moralnie, powiadają do Lota, weź swoją rodzinę i tych, którzy sprzyjają tobie i weź też to, co tutaj masz i jak najszybciej wyjdź z tego miasta. Wyjdź z miasta zagłady jak najszybciej. Nie zwlekaj, bo to miasto, ci ludzie będą zniszczeni z powodu grzechu. I wiecie, co się dzieje? Mamy taki krótki zapis, jedno zdanie, że Lot się ociągał. To mnie bardzo jakoś tak smuci. Kiedy powiedzieli Lotowi, jak najszybciej. Wyjdź z tego miasta i zabierz, co tutaj masz, a więc bierz żony, córki, zabierz też ten majątek, to, co się da zabrać, i jak najszybciej wyjdź z tego miejsca. Wyjdź z miejsca zagłady. Ale lot się ociągał, jest powiedziane. I kiedy nastąpiła, zbliżała się już ta dosłownie godzina czy minuta, że Bóg będzie niszczył to miasto, to aniołowie wzięli za rękę Lota i jego rodziny i na siłę wyprowadzili z miasta zagłady. A przecież miał możliwość wyjść wcześniej wyjść wcześniej z tego miasta. Wszystko, co się dorobił przez te swoje w swoim życiu, zostało spalone i zniszczone. Nie mówię tutaj o żonie lota, która w czasie, po, gdy aniołowie ich wyprowadzali, jednak tam padło takie zdanie: nie odwracajcie się i nie patrzcie za siebie. Nie patrzcie za siebie. Nie patrzcie na te miasta Sodomem i Gomorym, jeśli chcecie zachować swoją duszę. Możemy wiele o tym mówić. My, którzy wyszliśmy ze świata grzechu, z tego grzesznego systemu, Boże Słowo też nas naucza w sposób zdecydowany. Nie miłujcie tego grzesznego świata, grzesznego systemu. Ja nie mówię tutaj o ludziach, ale mówię o ten grzeszny świat, który stworzył szatan, ten grzeszny system. Nie miłujcie tych uciech, ale spełniajcie wolę Bożą, jeśli chcecie być zbawieni. Drodzy, porusza mnie to słowo, które Pan Jezus powiada do swoich też uczniów i naucza i powiada, nie wszyscy, którzy do mnie mówią Panie, Panie, będą zbawieni, ale ci, którzy pełnią wolę Bożą. A więc to jest bardzo zrozumiałe. Dziś wielu i w społecznościach, i w zborach też mówi Panie, Panie. A więc wracają się do Jezusa jak do Pana. Panie, Panie, w Twoim imieniu prorokujemy, w Twoim imieniu wyganialiśmy demony, ale co im powie Jezus? Jesteście potępieni bo nie wykonywaliście moją co wolę to jest ta rozbieżność możemy mówić panie panie ale sprawdźmy czy na co dzień żyjemy w Bożej woli to jest istotne albo to jest drodzy bracia i siostry najważniejszym drodzy Będąc w Sodomie jeszcze, mówiąc jeszcze o Sodomie, o Gomorze, tak sobie zaznaczyłem, jakoś tak odnosimy się do tego, no, że Bóg tak mocno pokarał tych ludzi mieszkających w tym mieście za ten grzech. Ten grzech nazwany jest też zwyrodnieniem przez Słowo Boże. Zboczenie. <laughs> Dziś możemy powiedzieć o jednym, że w Europie 16 państw, które uznają małżeństwa osób tej samej płci. Mówimy z jednej strony o Sodomie i Gomorze, mówię, ale z drugiej strony, Europa staje się sodomą, praktycznie i Gomoru. Kiedy ostatnio słuchałem coś niecoś o pewnych decyzjach w sejmie, to tak się zastanawiałem, Bracie, no, tak mu nie mogę powiedzieć, ale Kaczyński, dokąd ty to prowadzisz? Bo wkrótce Sejm będzie ustalał, kto jest świętym, a kto nie. Bo wydalę taką ustawę, że nie możesz nic powiedzieć na Jana Pawła II, człowiek święty. A jak powiesz, na trzy lata do więzienia. Gdzie jesteśmy? Powiadamy, jesteśmy w XXI wieku, rozgarnięci umysłowo, wykształceni, ale w dalszym ciągu gdzie jesteśmy? W duchowym wymiarze. Dziwimy się Sodomie i Gomorze, ale również Piotr powiada, z jakiego powodu Sodoma i Gomora została też zniszczona. Jaki był powód? Mówi o tym prorok Ezechiel, Ponieważ żyli w wielkim bogactwie. I dziś, kiedy wyszczególnione, w, w internecie są wyszczególnione państwa, w których są dozwolone te małżeństwa, tak to nazywam, osób tej samej płci, to dotyczy to krajów najbardziej rozwiniętych. To się powtarza. To się drodzy powtarza, ale my w tym, jak my jesteśmy na tym świecie, temu się jak gdyby przepatrujemy. Ale chcę powiedzieć o jednym, że dla każdego człowieka, który ma z tym problemem, mężczyzna czy kobieta, jest rozwiązanie i wyjście w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jest rozwiązanie poprzez pokutę wiarę w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, mimo wszystko musimy wiernie zdążać do celu. I w tej pielgrzymce nie jesteśmy sami. W tej pielgrzymce jesteśmy zabezpieczeni przez samego Boga. Mamy odkupieńczy dzieło Jezusa Chrystusa. Mamy Krzyż Chrystusa, Jego świętą krew. Mamy bracia i siostry Ducha Chrystusowego. Mamy, drodzy Słowo Boże, Bóg nas zabezpieczył, ale w tym trwać musimy. Prawie przez miesiąc ostatnio byłem sam w domu. Rona wyjechała do Izraela. Pierwsze dwa dni to tak chodziłem, trochę sprzątałem, trochę coś tam przykręcałem. A później wiecie, zacząłem bardziej czytać Boże Słowo. Więcej czasu, spokój, cisza. Czytam sobie Boże Słowo. Dalej, bracia i siostry, zacząłem się, myślę sobie, no oprócz Słowa Bożego trzeba się też... Co? Modlić. Trzeba się modlić. I tak chodzę po tym mieszkaniu, chodzę tam z powrotem. No trzeba się modlić. Jakoś to nie szło. Tak to jest, prawda? Jakoś to nieraz nie idzie. Tu nie chodzi o, ta, o taką modlitwę, żeby się tam trochę jakoś pomodlić i na tym zakończyć. Ale wiecie co, zacząłem modlić się innymi językami, tak jak Duch Święty poddaje. Ja wierzę w Chrzest w Duchu Świętym. I zostałem ochrzczony na samym początku, gdy uwierzyłem. Od tego czasu modlę się innymi językami. Także jestem prawdziwym zielonoświątkowcem. I zacząłem się modlić innymi językami. Ja nie rozumiem tych języków, ale im dłużej, Zacząłem się modlić, tym bardziej mnie to zaczęło jak gdyby wewnętrznie podnosić. Nie. To jest niepotrzebne. Ja nie wiem, o co się modliłem. I to był jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, wspaniały dnie. Bo chodziłem wokół stołu po pokojach, modliłem się innymi językami, przeżywałem radość i szczęście wewnętrzne, zbudowanie duchowe. A później nagle myślę: no mam rodzinę, mam żonę. I co się dzieje? Mam wnuczki, mam córki. Co się dzieje? Modlę się innymi językami, ale myślę o żonie. Modlę się innymi językami, ale myślę o córkach, jednej, drugich, o zięciach, o wnucze. Ja nie wiem jak to wygląda przed Bogiem. Bo mam na myśli o duchowe powodzenie całej mojej rodziny, a modlę się innymi językami. Drodzy, jeśli już jestem w tych językach, bo dzisiaj trudno to w Kościele Ziążkowym też usłyszeć. Ja nie wiem, czy nie tracimy to samo zielonoświątkowym. Ale. Moje zrozumienie jest takie, że kiedy nawrócony, bo o to chodzi, nawrócony do Jezusa Chrystusa, przeżywa chrzest w Duchu Świętym, to Wam powiem, możecie się zgadzać lub nie zgadzać ze mną, to otrzymuje inne języki, mówimy tak, jak Duch Święty poddaje. Kiedy modli się o chrzest w Duchu Świętym, Drodzy bracia i siostry, otrzymujemy i zaczynamy modlić się innymi językami. Osobiście byłem z wieloma osobami, z którymi modliłem się o Chrzest w Duchu Świętym. Te modlitwy najczęściej trwały dość długo, najczęściej. I często bywało tak, że w, momentach, w momencie zupełnie niespodziewanym, nagle zaczynali mówić innymi językami. Nigdy nikogo nie ochciłem Duchem Świętym, bo tym, których chrzci jest Jezus Chrystus, ja i inni bracia byli jakąś pomocą, jakąś zachętą, powstrzymywaliśmy, ich podtrzymywaliśmy ich w modlitwach, bo często tak bywa, że jest gorliwa modlitwa później, Ciszał i ustaje. To my zaczęliśmy od początku. I drodzy ludzie przeżywali chrzest w duchu świętym, modląc się innymi językami, a jak zaczęli się modlić innymi językami, trudno było ich powstrzymać. Uważam, że inne języki, i tutaj jestem połączony z Piotrem, apostołem Piotrem, że ci, którzy zaczynają modlić się innymi językami, w moim zrozumieniu i w moim pojęciu zostali ochrzczeni w duchu świętym. Że inne języki, tak jak im duch święty podaje, są dowodem na to, że zostali ochrzczeni w duchu świętym. Jeśli przychodzi do mnie siostra i powiada, przeżyłam, bracie, takie nawiedzenie, dobrze, bardzo dobrze. To był chrzest w duchu świętym. To pierwsze pytanie. Czy modli się innymi językami? Czy modliła się i czy modli się innymi językami? No nie, to wiesz, co mnie nie przekonałaś? Że zostałaś ochrzczona w duchu świętym. Bo oddzielam, bracia i siostry, wypełnienie duchem Chrystusowym od chrztu w duchu świętym, ale to jest już duszy Dłuższy temat. Drodzy, nie jesteśmy w tej pielgrzymce, w tym biego sami. Mamy zagwarantowaną pomoc od Boga. Tak jak powiadam, odkupieńczy dzieło Jezusa Chrystusa, krzyż i Jego świętą krew i niech nikt z nas nie podważa krwi Jezusa Chrystusa, bo są tacy, bo cały nowe Przymierzy jest oparty na czym? Jest we krwi Chrystusa. Jeśli ją odrzucamy, odrzucamy cały nowe Przymierzy. Krzyż Chrystusa. A co zrobimy chociażby ze słowami apostoła Pawła, który powiada tak, ja, Paweł, powiada, Pawle, chciałbym iść za tobą. Z czego mam się chlubić? Najbardziej chlubię się z czego? Z krzyża Jezusa Chrystusa, bo poprzez Chryst, Krzyż, poprzez śmierć na Golgocie, Jezus pokonał wszelki mój grzech, przybił mój grzech, teraz jestem wolny, zbawiony. Halleluja? Krzyż Chrystusa, idź pod Krzyż. Śpiewaliśmy kiedyś z ciężary swymi. No to należy to właściwie też rozumieć. Mamy krzyż. Mamy, drodzy bracia i siostry, ducha Chrystusowego. Wsłuchujmy się w Jego głos. Kiedy byłem młodym wierzącym, tutaj już na naszym terenie Śląska Cieszyńskiego, to tak się plątałem między starszymi. To było wtedy tak zwane ugrupowanie stanowczych, stanowczych chrześcijan. I co pół roku ci bracia z rady starszych, z wszystkich zborów stanowczych chrześcijan się zjeżdżali i rozpatrywali i Boże Słowo, i pewne zagadnienia. Ja tak siedząc, gdzieś tam z innymi młodymi z tyłu, przysłuchiwaliśmy się. Uczyliśmy się. I co często słyszałem, kiedy podejmowali jakąś decyzję bracia, i wtedy to grono musiało się jakoś wypowiedzieć, to słyszałem. Takie głosy, i tak głosy braci, którzy wstawali i powiadali. Wiesz co, bracie, ale ja w tej sprawie, w tej dziedzinie nie mam pokoju w swoim sercu. Ja się tak zastanawiam, co to ma znaczyć. No niby decyzja jest dobra. Ale on nie ma pokoju w swoim sercu odnośnie tej decyzji. A drugi powiada, a ja w tym nie odpoczywam. To jest takie Boże odpocznienie, kiedy podejmujemy decyzję. A to sprawia pewien niepokój w naszych sercach. Nie rób tego. Lepiej stań przed Bogiem i pytaj Pana Boga. Jeśli w danej sprawie, w danej sprawie no są różne sprawy, nie masz pokoju w swoim sercu, podejmujesz decyzję, a nie masz pełnego pokoju. Moja odpowiedź jest jedna, nie czyń tego. Bo wszystko, co czynimy, mamy czynić w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albo zapytaj, a co Jezus by uczynił w tym miejscu czy na moim miejscu? Jeśli znasz Boże Słowo, odpowiedź otrzymasz natychmiast. Dlatego też musimy gromadzić słowo też w naszych sercach i według tego słowa postępować. Ale musimy go mieć w naszych, w naszych sercach. No nie dokończyłem tego, co chciałem powiedzieć, ale dobrze. Nie wiem, jak długo jeszcze będę żyć na tej ziemi. Może się spotkamy. Ale bracia i siostry, do tego jednego Was namawiam do codziennego trwania w Bożym Słowie po to, aby wzrastać, aby nabierać mocy, nabierać siły, aby nie żyć w stagnacji, ale mieć tą duchową energię, mieć tą duchową żywotność, to daje nam Boże Słowo, mówimy Jezus Chrystus, to tak dobrze powiedzieć i taka jest prawda, ale Jezus Chrystus daje nam to też przez Słowo Swoje. No, tak jak powiedziałem, nie wiem, co wiedziałbym o Bogu, gdyby nie Pismo Święte. Nie wiem, gdyby nie było Słowa Bożego, a były takie okresy, że to pismo niszczono, palono, gdzieś na stosach chowano. My mamy dostęp do Bożego Słowa. I jeśli mówimy o prowadzeniu. Że nas, ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi, to wyobrażamy sobie co? Że Duch Święty nas prowadzi. Bo ci są dziećmi Bożymi, których prowadzi na... kto? Duch Święty. Gdzie Duch Święty Cię doprowadzi? Od razu myślimy, mówimy od razu do Królestwa Bożego. Doprowadzi Cię do Słowa Bożego. Kto jest autorem Bożego Słowa? No Piotr wyraźnie powiada. Duch Boży. Tak naprawdę autorem Bożego słowa jest Duch Święty. I Duch Święty inspiruje moje serce, działa na moją duszę, umysł i prowadzi mnie do słowa Bożego. I ja go czytam. Jak wchodzę w to słowo z takim całym sercem, otwartym sercem, ręczę wam, że Duch Święty będzie wam Wiele, wiele wyjaśnił. Pan Jezus też powiedział. Zawsze uważam, że Jezus był najlepszym nauczycielem na tej ziemi. Zgadzamy się? <grym> Dzisiaj jest tak, że ojcowie, matki tak kochają swoje dzieci, że mają prezencję do nauczycieli, że nie potrafią ich dziecku wytłumaczyć to lub tamto. To nie jest taki prosty. Bo Jezus też powiedział. On odchodzi. Teraz już nie mogę więcej do Was mówić, do swoich uczniów powiedział, bo i tak tego nie przyjmiecie, nie zrozumiecie. A więc mógł mówić, ale i tak by nie zrozumieli. Ale powiada, gdy ja odejdę. Gdy poślę Ducha Świętego, On Wam co? Tam jest dwa słowa: Wam którzyście mnie słuchali przez trzy lata, przypomnij, co ja mówiłem, bo człowiek zapomina, ale Duch Święty wam przypo... przypomni, a wy to zapiszecie. Duch Święty będzie wam przypominał, inspirował waszą pamięć i wy to zapiszecie. Co więcej, Duch Święty oznajmi, pokaże wam rzeczy przyszłe. Nie tylko to, co powiedziałem, ale to, czego na dzień dzisiejszy nie rozumiecie. Co za tym mamy robić? Mam iść do Bożego Słowa. Mam modlić się. I już na zakończeniu, o 12 zakończę. Wiecie, w pierwszym okresie kiedy Jezus odszedł z tej ziemi, uczniowie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i coś bardzo istotnego się zaczęło. W zboże w Jerozolimie było wiele wdów, sierot i biednych. Bieda. My tej biedy nie znamy, bo tak trzeba powiedzieć. I wtedy ci bardziej bogaci zaczęli sprzedawać swoje majątności, kłaś u stóp Jezusa Chrystusa, przepraszam, u stóp apostołów, i apostołowie zajęli się rozdawnictwem. Apostołowie. Rozdawali, rozdawali, ale po jakimś czasie dochodzi do nich szemranie niektórych Izraelitów. Wiecie, ja wiem, co to znaczy rozdawać dary. Reszty musicie się domyślić. Dochodzi do nas, do nich, że apostołowie niesprawiedliwie rozdzielają te dary. I tam jest wyjaśnienie powiedziane, że Żydzi, tak zwani heleniści, zrobili szum, że apostołowie więcej darów dają tym bezpośrednim mieszkańcom Judei i Jerozolimy. A nieżeli tym, którzy mieszkają w Jerozolimie, ale mają rodzinę gdzie? W diasporach. A więc wyślij najprawdopodobniej z założenia z takiego samego, z jakiego my wychodzimy. Aha, oni mają tam część rodziny w diasporach, im się tam dobrze powodzi, dobrze zarabiają, to niech łożą na, swoją, na tych swoich krewnych czy bliskich, którzy pozostawili, a żyją w Jerozolimie. No z jednej strony by tak, ale z drugiej strony nie. I to szemranie tych helenistów, Żydów do czegoś doprowadziło. To było właściwe na dzień dzisiejszy, tak powiem. Właściwe dlatego, że apostołowie zaczęli się nad tym zastanawiać. Wcześniej nie, rozdawali jak nieprzyjemnie, zaczynają nas obmawiać, czy my to robimy właściwie, czy nie właściwie? Aż w końcu Piotr staje i powiada, zaniedbaliśmy zwiastowania, czego? Bożego Słowa. Zajęliśmy się rozdawnictwem, tak? I oto zaczynają nas krytykować. Dobrze, że była ta krytyka Piotrze, bo Ty zrozumiałeś, jako najbliższy uczeń Jezusa Chrystusa i pozostali uczniowie, że zostaliście wysłani przez Jezusa, aby zwiastować Ewangelię, począwszy od Jerozolimy, Judei i Samarii. Owszem, ważne jest to rozdawnictwo, ale niech to robią inni. A Wy, którzy słyszeliście Ewangelię, byliście ze mną, idźcie dosłownie na cały świat, począwszy od Jerozolimy i zwiastujcie Słowo Boże. Piotr to zrozumiał. I wtedy się wiele zmieniło. Piotr powiada, my będziemy zwiast pilnować czego? Modlitwy i Słowa Bożego. Nie ma innego wyjścia. Każdy z nas musi pilnować Słowa Bożego i modlitwy. Pilnować w takim sensie, że będziemy go czytać, realizować i przyjmować. Modlitwa, modlimy się, nauczamy innych, nawołujemy, zachęcamy innych do wołania do Boga. My będziemy pilnować modlitwy i słowa Bożego. Stara prawda, tak bym określił, i my ją wszyscy znamy. Tylko pytanie, dlaczego nie realizujemy w pełni? No, na to odpowiedzi to już nie mam. Ale sam po sobie wiem, że mógłbym więcej czasu w tym swoim życiu poświęcić na czytanie Bożego Słowa, na modlitwę. Staram się, ale nieraz zawsze coś tam wyjdzie. A często tym czymś czy kimś jest taka ospałość, lenistwo. A jeszcze to trzeba zrobić, a tamto dokręcić, a na to popatrzeć. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże niech będzie dla każdego z nas pochodnią naszego życia. Amen.